Jamal, policeman, jak to policeman przeszukuje mnie. Dobra, witam serdecznie w następnym filmie. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, naciśnięcia na subskrybuj, do kliknięcia dzwoneczka, koniecznie kliknąć dzwoneczek, bo jak ktoś nie klika dzwoneczka, to wtedy nie widzi tych filmów. Może nie widzieć w tych dla ciebie, że tak powiem. Zapraszam serdecznie też do zostania patronem kanału, do wspierania działania Wojtasa gitarowego. Oczywiście jeszcze zachęcam do zakupu kolędnika na stronie tam tu podobny poniżej. Jak w uwagach wpiszesz kolędnik 20, to masz 20% zniżki. Tam jest 20 parę kolęd, akordy, tekst i taby. Sam wybierałem i te, które według mnie są najfajniejszymi kolędami, jakie mogły być, ever oczywiście. No teraz co? Teraz mamy policeman Jamal. Czy Jamal. Piosenka jest prosta, naprawdę prościuteńka. Mamy tam akordy. Amol. G-dur. Na refrenie. Na zwrotce mamy Amol. G-dur. Amol. E-mol. Dobra, spokojnie, bez nerwów. Można tę piosenkę zagrać w najprostsza ever wersja. To są akordy open, czyli te, które cały czas nimi operujemy. Open, jeżeli ktoś nie wie, chodzi o to, że po prostu mamy, uderzając na przykład akord amol, to no, naciskamy trzy dźwięki, ale dwa dźwięki, strona pierwsza i piąta, są puste. Stąd się nazywa open, że tutaj nie mamy tej poprzeczki, po prostu. To są akordy open. No i teraz zagram refren, bo od refrenu się zaczyna. Źle zagrałem, bo zagrałem z poprzeczką. Jak to policeman przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co, przecież nie wiem jak i gdzie. Jak to policeman przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co, przecież nie wiem jak i gdzie. Najprostsza wersja oczywiście do zagrania tutaj była. Najprostsza wersja akordów, najprostsza wersja uderzania. Po prostu mamy raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa. Dobra, nieważne, zaraz będziemy to rozkminiali, zaraz to wszystko będę tłumaczyć. W każdym razie mamy a ty 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 ty. Tylko ktoś może powiedzieć, dobra, ale tam mamy zupełnie inny bit. No dobra, tam mamy zupełnie inny bit, zaraz go rozkminimy. Skupimy się na razie bo zwrotka jest tak samo grana po prostu. Tylko jak ja zwrotki nie śpiewam, więc tutaj sobie nie oczekujcie, że będę śpiewał. No dobra, to są te akordy open. Teraz kolejny poziom trudności to byłoby nauczenie się tych akordów w wersji z poprzeczką. A dlaczego z poprzeczką? Ponieważ w wersji z poprzeczką najlepiej można je, tak powiem, akcentować. No bo zagram wersję reggae, która polega na tym, że mamy akcent na i. Mamy raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Na i mamy uderzenie akordu, to wyraźne. Na raz mamy takie zxowane, xy. Akordy open ciężko troszeczkę zagrać, ponieważ zawsze będzie coś słychać, chyba że będzie jakoś... Też tak można zagrać, po prostu. Tylko według mnie to nawet się robi teraz jeszcze trudniejsza wersja, niż gdybyśmy mieli to z poprzeczką. Ale dobra, spróbujmy zagrać, zobaczymy jak to wyjdzie na akcentowanie na i, żeby wyszło reggae. Czyli mamy... No dobra, to w miarę to wychodzi, no nie, że mamy...
pierwsze uderzenie mamy takie... Takie... Ciężko tutaj z tym akcentowaniem, bo z tym uderzeniem akurat tu średnio. Bardziej niedociśnięty akord. Zresztą teraz można widać. Teraz mam niedociśnięty, stąd są X-y. Stąd się to bierze. Nie musimy całej łapy tutaj dawać. Tylko po prostu nie dociskać akordu na to raz. Na I dociskam, patrzcie. Raz, I, dwa, I, trzy, I, cztery, I, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Jak to policjant przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co ja ranię, a nie co, przecież nie wiem, jak i gdzie. Patrzcie na tą rękę, po prostu mamy raz, I, dwa, trzy, cztery, raz, I, dwa, mamy w dół, w dół, w dół, w dół, cały czas w dół. Tylko to nie jest równo, że mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy w dół. Tylko mamy troszeczkę. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy. Dobra, w miarę to ogarniamy. Najfajniejsze tak czy siak jest ten refren, zwrotkę, to już tam jest dużo tekstu, dużo śpiewania, więc, ale taki sam, beat jest taki sam, więc tutaj to nie to, że wymiguje się od grania. Teraz popatrzcie na taką rozkminę, na akordy z poprzeczką. Akord amol z poprzeczką to trzeba zrobić na piątym progu, poprzeczkę. I struna czwarta, piąta na siódmym progu. O. A G-dur zamiast ten to poprzeczka na trzecim progu i drugi palec, trzecia struna na czwartym progu, palec czwarty, czwarty palec na czwartej strunie na piątym progu, trzeci palec na piątej strunie na piątym progu. Dobrze powiedziałem? Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Czyli mamy tak, od najgrubszej. Progi mówię 5, 3, 5, 5, 4, 3, 3. 3, 5, 5, 4, 3, 3. Czyli mamy... I teraz popatrzcie, jak ten motyw teraz wychodzi. Jak to policjant przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co ja ranię. W razie co, przecież nie... Co przecież nie wiem, jak i gdzie. Jak to policjant przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co ja ranię. Bardzo co przecież nie wiem, jak i gdzie. Jak to policjant przeszukuje. Czy mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Mamy na I uderzenie akordu, po prostu mamy na raz, mamy dzięki temu, że tutaj trzymam palec, dużo łatwiej mi go zmodulować to brzmienie, nie mówiąc o tym, że po uderzeniu akordu od razu, tego to słabo to widać, od razu poluzowuję na tym, po tym I, bo nie zostawiam palców. Nie, tylko po prostu od razu nie dociskam. O, jest coś takiego. Stąd jest najbardziej urwany, krótki ten jakby to zaakcentowanie. To wtedy jest idealne, no nie? Tutaj też widać, widzicie moją rękę i macham więcej razy ręką niż uderzam akord, no nie? Mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Maha.
machanie ręką. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy. W sumie to są ósemki, prawda? Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. To machanie ręką powoduje, że też wybijamy sobie rytm. I to też jakoś... Oczywiście mogę zrobić... Raz i dwa i trzy i cztery, 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 raz i dwa i trzy i... I tak musimy dzielić to na raz i dwa i trzy i cztery i, bo na to i, prawda, uderzamy. Raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, osiem, raz, dwa, trzy. No nawet co mówicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ciężko, no nie, więc lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, albo raz i dwa i trzy i cztery, i raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery, i raz i dwa i trzy. W zasadzie to jest najtrudniejsza wersja, bo tutaj nie ma jakiejś... nawet nie dam rady zaśpiewać. Dobra, myślę, że to wszystko jest jasne. Rozkminiajcie sobie to, kochane ziomeczki. Do zobaczyska w następnych wideo.